Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Magiczna Siódemka, tom piąty, rozdzielenie. Jest to komik, za który odpowiada duet Sa i Kenny Ruiz. I jeżeli mówimy o tego pierwszego, niezmiennie jest on scenarzystą Magicznej Siódemki, natomiast Ruiz debiutuje w piątym właśnie albumie Magicznej Siódemki, gdyż wcześniej ktoś inny odpowiadał za tą że tak powiem, scenerię za ten styl artystyczny, który tutaj został przedstawiony. Warto wspomnieć, że jeśli chodzi o Ruiza, no chyba to będzie nasz debiut taki polski, bo nie spotkałem się wcześniej z jego pracami, a szkoda, bo są naprawdę bardzo ładne. Mam nawet dylemat, czy nie są troszeczkę lepsze może od wcześniejszego artysty. Natomiast Kitusa na pewno cały czas trzyma wysoki poziom. Warto dodać, że. No, jest to raczej skierowany do nastolatków komiks, aczkolwiek ja się ubawię przy nim świetnie. Obok Sixteen, jeśli chodzi o to, co wydaje Egmont, myślę, że Magiczna Siódemka jest zdecydowanie moim ulubionym tytułem. No zaraz potem Supersi, to jest taka chyba moja wielka trójka, jeżeli mówimy o... O pozycjach właśnie dla młodszych, bo bawię się przy nich świetnie. Ten sam niezmieniony format. Miękka oprawa, oczywiście ze skrzydełkami. Tutaj mamy tył okładeczki 34,99 niezmiennie cena, oraz mamy tutaj krótki opis, i to właśnie Leo jest taką główną postacią. Zdecydowanie, jeżeli mówimy o pozycji numer 5. Warto też dodać, że widoczna jest już okładka siódmego, przepraszam, szóstego tomu Magicznej Siódemki. No i powiem szczerze, że właśnie to w tym tomie tak naprawdę dopiero zaczyna się rozgrywać już tak konkretnie historia, gdyż Leo dowiaduje się historii pierwszych magów, którzy nabyli zdolności, tak jak jest to w ich przypadku. No i niestety, ale jest... Troszeczkę tym nie tyle zawiedziony, co przerażony. Stara się w pewnym sensie odizolować od grupy swoich przyjaciół, z tego względu właśnie, że boi się, gdy oni się razem zbiorą, że mogą naprawdę no, narobić wielkie, żeby nie mówić, ogromne szkody. Oczywiście nie mówi nic swoim przyjaciołom, a oni w międzyczasie. Sami, że tak powiem, żyją swoim życiem, ale oczywiście, jedna z bohaterek, która przewiduje przyszłość, to tutaj dużo mówić, podejmuje dość nietypowe kroki, nie chcę wam zdradzać jakie, aby móc spoić ponownie tą ekipę. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem. Mam nadzieję, że dostaniemy taką informację w kolejnym tomie. Natomiast, tak jak mówię, każdy żyje swoim gdzieś tam życiem. Dzieją się naprawdę niezłe rzeczy. Mi się w ogóle to coś podoba tutaj, co jest próba ucieczki trochę jak z jakiejś takiej gry platformowej. I naprawdę, tego typu fajnych rzeczy tutaj możemy znaleźć wiele. Są emocje. Są oczywiście kłótnie bójki wręcz pojawia się wątek miłosny. Naprawdę mam wrażenie, że ta seria znacznie ewoluowała w tym pozytywnym sensie i jest jeszcze bardziej przystępna dla właśnie też i dorosłego odbiorcy, co jest po prostu świetnym zabiegiem. Warto też wspomnieć o rysunku. Rysunek tak jak mówię, kiedy wam prezentuję, jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i to jest też zdecydowanie krok naprzód. Piąty tom pokazał jak ogromny potencjał drzemie w tej historii, w tym całym świecie wykreowanym przez Kitusona i powiem wam, że to jest nam mega, mega plus. Oczywiście sama e, historia kończy się, no, czy takim trochę cliffhangerem, w pewnym sensie tak, e, gdyż jedna z mocy zostaje uwolniona, nie zdradzę wam też, której bohaterki, więc tutaj już dalej muszę się powstrzymać, aby wam nie spoilować, ale mogę powiedzieć, że oczywiście rodzice dorośli nie pozostają dłużni i próbują e, odsukać swoich e, miłusieńskich. tylko czy oni tego chcą, czy jednak nie powrócą właśnie w jeszcze mocniejsi w sile i w swojej magii i obalą ten mit i jednocześnie nie dopuszczą do tego, aby wydarzyły się te tragiczne w skutkach rzeczy, które mogły mieć miejsce wcześniej więc naprawdę akcja dopiero się rozkręca nie wiem dlaczego, ja nie śledzę tej serii nie wiem ile jest zeszytów ale obawiam się, że skoro magiczna siódemka to może skończyć się na siódmym tomie, więc jeszcze dwa przed nami to by było trochę szkoda, bo naprawdę polubiłem tą serię i chciałbym, żeby potrwała dłużej, ale nawet jeżeli to będzie tylko 7 tomów. A zakończenie będzie e, tych dwóch ostatnich tak dobre, jak e, piątka pokazała już cały potencjał, kiedy oni wszyscy razem się zebrali w nowym roku szkolnym. To będzie naprawdę rewelacja. Więc, gdybyście chcieli, na dole w opisie tego filmu znajdziecie oczywiście link, gdzie możecie nabyć ten komiks. Zachęcam Was do tego. Tak samo, jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek, aby być na bieżąco z moimi materiałami. No i oczywiście linki w opisie, gdzie możecie dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć ewentualnie nawiązać współpracę. Tymczasem mówię Wam do widzenia, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.